Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony, a przed nami wrzesień. Powroty z urlopów, powroty do szkoły, powroty do granka. I to jest najlepszy moment, żeby się zatrzymać na chwilę i obejrzeć, co takiego ten miesiąc ma nam do zaoferowania. I tutaj przychodzę ja, Cewski, na białym rumaku, żeby pokazać wam mój niezależny przegląd Cewskiego w skrócie NPC na miesiąc wrzesień. Zapraszam. Chants of Sinar. Legenda głosi, że nadejdzie podróżnik, który zjednoczy mieszkańców wieży i pomoże im znów ze sobą rozmawiać. I tym podróżnikiem zostajemy my. Gra na motywach legendy o wieży Babel, gdzie ważnym elementem będzie różnorakie rozszyfrowanie nieznanego nam języka, którym posługują się mieszkańcy. Ciekawy pomysł na naukę nikomu wcześniej nieznanego języka. The Many Pieces of Mr. Q to surrealistyczna przygodówka point and click z ręcznie rysowanymi animacjami. Pan Q, którym będziemy sterować, jest uwięziony, rozbity na kawałki i kompletnie nie wie, co się dzieje. Czy uda nam się go posklejać do kupy? Farm. Kolejna symulacja farmera, w której mam nadzieję, że można również uprawiać kartofle. Wygląda fajnie, urocze i będzie można zagrać w koopie do 4 osób. Można uprawiać role, hodować zwierzaki, dekorować dom, ale... Czy w zalewie tego typu grach jest w stanie zaoferować nam coś nowego, innowacyjnego? The Knight Victoria gathers champions from across the land, known as Mythforce. Prepare to be dead again, monster. Down you go. Mythforce, jedna z tych gier, które mnie urzekła po ostatnim festiwalu Dem. Pierwszoosobowy roguelike z grafiką niczym z bajek z lat 10. Ma to coś w sobie. Będziemy przemierzać krypty i zamki, pokonując kolejnych przeciwników, zdobywając kolejne przedmioty, moce, upgrade'y. Gra ma również oferować sieciowego koopa. Fani nostalgicznych kreskówek, szykujcie swe moce. I can sense evil magic gathering.
Daedalus must be nearby. Land Above, Sea Below. To logiczna gra strategiczna o układaniu kafelek, ale tym razem będziemy mieli określoną liczbę kafelek na sezon i będziemy musieli je dopasować i położyć tak, aby po zakończeniu sezonu jak najmniejszy obszar był zalany przez wodę. Gra typu Zabójca Czasu. Gunbrella, gra spod wydawnictwa Devolver Digital. Dynamiczna platformówka przygodowa, gdzie naszą bronią, obroną i pomocą będzie niepozorna parasolka. A czemu niepozorna? Bo jest ona naszym arsenałem z ukrytą w niej bronią palną, jak i pomocą, bo przecież na parasolce można powoli upadać, jak i osłonić się przed kulami. Od połowy września mamy prawdziwy wysyp premier i zaczynamy od Ad Infinitum. Horror psychologiczny, w którym dosłownie mierzysz się z potworami i koszmarami minionej wojny. Mam problem z tym tytułem, bo uwielbiam horrory psychologiczne, ale bardziej w stylu Marta is Dead, gdzie problemy psychologiczne są bardziej namacalne i rzeczywiste, niż biegające po mapie potwory, przed którymi trzeba uciekać. Ale kto wie, może i ten tytuł będzie czymś wartym uwagi. Wampirkowe gry stały się na tyle hitem, że nawet sięgają do już istniejących uniwersów. I tak oto mamy tytuł wampirkowy, tyle że w świecie gier Pathfinder. RPG z tytułu Pathfinder w Polsce nie przyjęły się chyba zbyt głośno, ale to pewnie dlatego, że tam brak języka polskiego. To prawda, w Pathfinder Gallows Spy Survivors nie ma również języka polskiego, ale będzie to bardziej do przełknięcia bez ścian tekstu. No i jestem ciekawy, jak RPGowy świat fantazy można przenieść do realiów wampirkowych naparzanek. Your tale shall never be told, as there will be no
Ganospire survivors. No one alive knows for sure why it was called the Great Plague. But it doesn't really matter now that I'm inside. The last skirmish with the mutants was especially brutal. Yet I'm not ready to die out here. Now when I've learned so much since I hit the road weeks ago. A jak już jesteśmy przy intensywnych grach z rzutem izometrycznym, to tego samego dnia wychodzi Remedium. Szczelanka Twin Stick, osadzona w postapokaliptycznym renesansie. Zbroja rycerza, pistolet, miotacz ognia kontra hordy mutantów. Hack and slash... przepraszam. Hack and shot pełną gębą. Wygląda na bardzo ciekawą rozpierduchę. Agli to logiczna gra przygodowa, gdzie tytułowym brzydalem będziemy odkrywać kolejne mroczne sekrety, korzystając z mechaniki luster i odbicia naszego bohatera. Gra ma oferować trudne łamigłówki i walki z olbrzymimi bossami, których trzeba będzie pokonać na drodze do paskudnej prawdy. Gra, której tytułu zupełnie nie umiem przeczytać, ale w grze gramy niby takimi słodziutkimi słodziakami, który w kieszeni chowa kałacha i potrafi zrobić rozpierduchę. Gra akcji Bullet Hell Roguelite z całkiem ciekawą pixelartową oprawą graficzną. Men are exhausted and morale is rock bottom. I can't remember how long we've been here. We've crossed forests and mountains. We've seen things I can't describe. The scriptures foretell, the locals display a complete loss of sense. Rylords and Catacombs. To gra, która garściami czerpie z Darkest Dungeon. System walk jednak trochę się różni i bardziej idzie w styl karcianki. W przerwach pomiędzy walkami będziemy rozbudowywać swój mroczny pociąg, jak i również zatrudniać mrocznych członków ekipy. Week 9 of our journey. Or is it 29? We've lost all sense of time. As if we were trapped in an endless loop. We
We've had to bid farewell to some companions. Some have their own way of saying goodbye. I think we've all forgotten our purpose. We are all doomed. Witchfire, rozpierducha polskiej produkcji. Pierwszoosobowa strzelanka z elementami souls-like'owymi, osadzona w mrocznym klimacie dark fantasy. Gra ma oferować bogaty arsenał z wieloma unikalnymi ulepszeniami. Do tego dochodzi system magii oparty na czterech żywiołach. Brzmi jak niezła rozwałka i przyznam, że na trailerach wygląda bardzo smacznie. Jedna wada gry, dostępna jedynie na Epic Games. Wiecie, jaka gra jest najczęściej dodawaną grą na listę życzeń na Steamie? To Party Animals. I nie, nie żartuję sobie. Nawet Starfield przed premierą ustępuje temu gigantowi. Sieciowe PvP, w którym ragdollowymi zwierzakami wyjętymi niczym z Human Fall Flat będziemy mieli za zadanie jedno. Przetrwać i wyeliminować innych graczy. Wszystkie chwyty, i to dosłownie chwyty, dozwolone. Fanów strategicznych RTS-ów wojennych powinna ucieszyć wiadomość o premierze drugiej odsłony Man of War. Ponad 300 historycznych jednostek z czasów II wojny światowej, bitwy z zachodniego i wschodniego frontu, dwie kampanie historyczne i wszystko w naprawdę dobrze wykonanej oprawie graficznej.
strategiczna gra karciany, gdzie naszym zadaniem głównym będzie rozwijanie naszej osady, miasta, a właściwie to całej wyspy za pomocą różnorakich kart, które będziemy otrzymywać lub wykopywać. Grze nie będzie też za łatwo, bo to co stworzyliśmy zawsze może zostać zniszczone przez bandziorów, ale spokojnie, karty ataku i obrony też będą dostępne. Bardzo ładnie i ciekawie wykonana narracyjna gra przygodowa o życiu w wiosce, w społeczeństwie celebrującym japońską kulturę. Będziemy kraftować przedmioty, jeść przysmaki i ratować koty. Pst, szkoda, że nie psy. A wszystko to, żeby przygotować się do cotygodniowego tytułowego nocnego targu. Jestem gotowa. W drogę. Moja ulubienica. Witaj w Dogtown. Jest robota V. Zaraz ci wyślę koordynaty. Wiesz, co masz robić. Amunicja! Karabiny! Sprzęt taktyczny! Hans? Potrzebuję broni. Dobra, załatwione. Kurwa, zajebiście. Ostatnia prosta. Chcesz, żeby Reaper przed walką podkręcił ci wszczepy? Nie głupi pomysł. Dobra, jestem gotowa. No to zaczynamy przedstawienie. Cyberpunk 2077, widmo wolności. Pierwszy i ostatni niestety dodatek do popularnej gry od CD Projekt Red. Zupełnie nowa linia fabularna, ale również wiele nowości dodanych do podstawowej wersji gry. Między innymi nowe drzewka talentów, dające możliwości odmiennej rozgrywki jak dotąd. No i podobno policja w końcu ma działać jak policja. Zadanie wykonane. Koronkowa robota, V. Zamykam kontrakt i dorzucam ci coś ekstra. Coś, co pozwoli ci bezpiecznie wrócić do domu. Ktoś kogoś za tobą wysłał, więc uważaj. Powodzenia. O kurwa, jedzie! Strzelać! Do skutku! Uwaga! Ataki netranerskie! Posiłki! Wezwać posiłki! Do pobliskich jednostek. Coś dzieje się w Watson. Odbiór centrala. Jedziemy. NCPD? To kurwy nędzy. Twoje działania są nielegalne. Powiem tak. Bez broni jak bez ręki. To Max, tak. Wynoszę się stąd. Mało brakowało. Brawo, V. Mam tylko nadzieję, że to nie koniec naszej współpracy. Niebawem się odezwę, możesz na to liczyć. Hmm,
Underground Blossom to kolejna abstrakcyjna przygodówka od twórców Rusty Lake. W grze będziemy przemierzać stację metra, gdzie na każdym przystanku będziemy mieli zadania do wykonania, które będą ważne z perspektywy życia głównej bohaterki, Laury Vanderboom. Ticket, please. Pizza Possum to gra, jak nazwa sama wskazuje, o pizzy. A tak naprawdę naszym zadaniem będzie zjeść wszystko, co nadaje się do zjedzenia i nie zostać złapanym. Niby takie proste zadanie, szczególnie dla kogoś, kto lubi jeść. Cocoon to przygodówka z licznymi złami główkami od twórcy Inside i Limbo. Gra przede wszystkim ma ciekawą mechanikę, gdzie będziemy przychodzić do światów wewnątrz światów, żeby te światy przenosić do innych światów i żeby wejść do tych światów z jeszcze innych światów. Co? Że jak? Tam się już pogubiłem, brzmi jak skomplikowane zadanie logiczne. Tiny Atolls to minimalistyczna gra o budowaniu. Będziemy tworzyć ścieżki przez wyspy, odblokowywać nowe kafelki, wykonywać zadania i rozwijać świat. Wygląda ciekawie i brzmi przyjemnie, bo czasem diabeł tkwi w dobrze wykonanym minimalizmie. The war made all of us older. Thorn Away to interaktywna historia z ciekawą mieszanką różnych gatunków gier przygodowych, side-scrollingowych oraz pierwszoosobowych. W grze będziemy mogli przeżyć tragedię II wojny światowej oczami dziecka, próbując nie stracić w sobie tego, co czyni nas ludźmi. Liczę na historię pełną emocji w przypadku tego tytułu. I will always be with you. And you will always be my precious daughter. To by było na tyle, jeśli chodzi o ciekawe premiery na wrzesień. Ale drogi widzu, nic się nie martw.
jeśli chcesz być na bieżąco również z innymi nowymi ciekawymi, mniej lub bardziej tytułami, to śledź mój kanał, zostaw łapkę w górę, zostaw suba i do usłyszenia. Nara!